Punkt siódmy. Każdy młody architekt musi wiedzieć, skąd pochodzą i jak tworzy się materiały budowlane. Najlepiej wszystkie, ale na pewno te, które są użyte w wykonywanym obecnie projekcie. No więc to jest takie troszeczkę prawdziwe, a tak naprawdę nieprawdziwe, ponieważ wcale nie trzeba wiedzieć o wszystkich materiałach budowlanych. Jest potrzebna ogólna wiedza budowlana, natomiast jest ta wiedza olbrzymia i ta wiedza bardzo szybko obecnie się zmienia. To znaczy, jeszcze 50 lat temu budynki, które powstawały, były tworzone w prawie identyczny sposób jak budynki, które powstawały 100 lat temu. A przez wiele, wiele lat wcześniej, przez całą historię, przez taką historyczną część architektury, budynki powstawały w ten sam sposób, na przykład z kamienia, albo z drewna, albo z cegły. I tak naprawdę ta wiedza o materiałach była bardzo niewielka i w porównaniu z obecną wiedzą w ogóle się nie zmieniała. Teraz nastąpiła gigantyczna rewolucja technologiczna i ona wynika z tego, że przede wszystkim wzrosły wymagania dotyczące obiektów. Nikt nie zgodziłby się obecnie mieszkać w budynku, który by miał takie parametry jak budynki, które powstawały jeszcze 200 lat temu. Nikt po prostu w czymś takim nie chciałby mieszkać. Taki budynek byłby po prostu nieekonomiczny, zwłaszcza w naszym klimacie. Trzeba pamiętać, że Polska ma bardzo surowy klimat, wbrew temu, co można na ten temat sądzić. I w odpowiedzi na te surowe warunki cały czas pracuje się nad nowymi materiałami budowlanymi, przy czym dąży się do tego, żeby one stwarzały konieczne warunki wewnątrz takich obiektów. To dotyczy głównie temperatury, kosztów uzyskania temperatury w takim obiekcie, odpowiednich warunków wilgotnościowych. Tak więc to jest olbrzymia wiedza i to nie jest tak, że trzeba ją poznać, zanim się przystąpi do zawodu. Zanim przystąpi się do projektowania budynku, trzeba mieć podstawy i one są dosyć proste. A następnie w trakcie pracy nad projektem dokonuje się decyzji odnośnie zastosowanych materiałów i dopiero wtedy, kiedy się na podstawie tych ogólnych dyspozycji podejmie już decyzję, jaki materiał w projekcie zostanie zastosowany, warto się z tym materiałem konkretnie zapoznać, głównie pod kątem, czy on na pewno się w danym miejscu sprawdzi. Przy czym nie trzeba za daleko wchodzić w szczegóły, ponieważ jest to wiedza dosyć spora i tak naprawdę w którymś momencie nie wszystko da się przewidzieć, ponieważ bardzo często jest tak, że projektowany budynek jest prototypowy i on minimalnie różni się od drugiego, bardzo podobnego, który wcześniej się wykonał. Okazuje się, że jakaś drobna zmienna, która jest inna niż w poprzednim obiekcie, sprawdzi, że rozwiązania, które się zastosowało wcześniej, w tym wypadku się nie sprawdzą. Tak więc nie przesadzajmy tutaj. Nie należy o tych materiałach za dużo wiedzieć. Poza tym to jest wiedza, którą powinien wiedzieć absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, a nie architekt. Architekta powinny głównie interesować inne parametry, no głównie estetyczne takich materiałów, albo kwestia ich trwałości na przykład. Przy czym tutaj nie da się wszystkiego na zapas nauczyć, ponieważ materiały są cały czas udoskonalane, ulepszane i ta wiedza bardzo szybko się starzeje i okazuje się już nieaktualna.